to będzie najcięższe wyzwanie. 1944 Downfall. Normal, easy czy disable sobie defensive. Jedziemy normal. Sprawdźmy to, czy będę w stanie zatrzymać wszystko. Na początku ogarniamy państwo. O, jest cel. Dobra, robimy tutaj oczywiście drzewo. Czekajcie, badanka, które zlecę. To będzie oczywiście to. Nie wiem po co. Tutaj oczywiście to. Oczywiście pepans. I technologia broni. To są pierwsze badania. Trzeba zmienić template divizji. Słaby jest strasznie. Dobra, zrobimy coś takiego. 23 z rozpiętości. Szpitale wywalamy, dodamy rakietówkę, dodajemy antyera. I zamiast pepanców artyleria. Boom. I ta dywizja będzie się nazywała Defense. Def. Będziemy starali się tym bronić Reichu. Tak toczna. Pamiętajcie tylko o zostawieniu lajka i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli tego nie robisz. A ja już wam nie przeszkadzam w oglądaniu. Oczywiście przemysł. Zaczniemy od budowy fabryk wojskowych, bo tylko to się będzie tutaj liczyć. Przerób. Nie. Dwie linie zostawamy puste na naprawę infrastruktury. Jeżeli chodzi o floty, wyrzucamy wszystkie. Mamy 300 konwoi. Zaczniemy produkować konwoje na razie. Jolo. Samoloty. O mój Boże. Dobra, zobaczymy to później. Tanki. Jezus, co tu się dzieje, chłopie? W tankach. Coś ty narobił. Dobra, dużo artylerii potrzebujemy. Od razu walę 20 fabryk, 40 dziennie. Artyleria rakietowa 16. Pepance 0-1, albo nawet do 0. Antiery 25 fabryk, 20 dziennie. Zmechy zostają, to zostaje medium tanki. Usuwam wszystkie poza panterą i czołgi ciężkie. Moi drodzy, idziemy tylko w panterę i pantera dostaje fabryk 60, nie? 70 fabryk w panterę. Dodajemy też tutaj oczywiście fabryki do broni. O Boże, ile pistoletów! Samoloty na razie zostawiam tak jak jest. Ja sobie usunę całe lotnictwo, oczywiście. Boom. I postaramy się to jakoś zorganizować. Floty teraz trzeba połapać wszystkie. Do jednej prowincji wciągnijmy ich w Danię. Fantastycznie. I trzeba podzielić teraz armię na dywizje, które będą bronić Włoch, bronić się od desantów i bronić się od sowieckiego sojuza. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Doktryny. Oczywiście mamy doświadczenie, a tutaj to weźmiemy ground support. Mhm. Fantastycznie. I teraz dzielę armię. Moi drodzy, organizacja wygląda w ten sposób. Tak zorganizowałem swój przemysł obecnie. Będę robił medium tanki pantery. Mam 45 doświadczenia. Mogę wyedytować template ten pantery G. I oczywiście spróbuję to teraz zrobić. Zobaczymy, czy nie braknie mi expa. Dobra, chociaż nie wiem. Tutaj damy sekundary turetka. Boom. Sekundary tureta też wrzucę. Czekaj, machine guna? Nie. Dwa turety damy. Jako trzecią emotkę special modules może dałbym te smoke launchery. Nie mam pojęcia. Albo easy maintenance, żeby się to łatwo robić. Chociaż nie, no produkcję będę miał, nie potrzebuję tutaj kosztów produkcji tańszej. Dodam tutaj po prostu te machine guny. Dodajemy to. Teraz zobaczymy. Dobra, zmniejszymy production cost. Trudno. Dobra, niech będzie diesel, jolo. Dodajemy engina, dodajemy armora. Kids reability, kogo to obchodzi, nie? Dobra, 7-4 bez nadzieja, ale no to będzie mi się wydaje o wiele lepszy model pantery, panowie, do walki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu. Dobra, zobaczymy. Pantera A. I tutaj ją musimy wrzucić, pantera A. I będziemy sobie konwertować z tamtych zapasów na nową panterę. Mamy template do portu. Mamy template do obrony główny naszej dywizji. I teraz muszę zrobić template dywizji pancernej. Tu mam Panza Division 2, ale mam 6 expa i nie mam doświadczenia armii w ogóle, więc muszę trochę poczekać. Produkcja wygląda tak, że robimy fabryki wojskowe, robię lotniska na Ukrainie, wystawię sobie tutaj, moi drodzy, samoloty, myśliwce, bo ja uważam, że będę potrzebował lotnictwa dosyć dużo, tak naprawdę. I to głównie będzie związane z lotnictwem tutaj w ZSRR. Ja muszę ZSRR pokonać lotniczo, bo inaczej będzie duży problem, nie? Dobra, ogarniamy tutaj, moi drodzy, jeszcze gościa od Blitzkriegu. Cofamy mobilkę na extension. Dodajemy gościa od Armora, dodajemy gościa od logistyki. Tutaj dodaję Chief of the Air Force i gościa od Convoy Raiding. Schodzę z totalnej na War Echo. I tak, moi drodzy, wydaje się to ogarnięte. 82% War Supportu, wciskam tu eventy. Dig in. Na 12 dni dostanę Division Organization Entrenchment Speed Division Defense. Panowie, War Measures, robimy to. To się przyda do wytrzymania tej szarży sowieckiej. Tutaj na razie nic nie robimy. Wszystko zostawiamy tak jak jest. Nie robimy Ostlandu i po prostu czekamy, nie? Dobra, i panowie, puszczamy speed na trójeczkę, na czwóreczkę. Niech się dywizje ogarniają. Zobaczymy, czy te moje dywizje wytrzymają. Nie no, fantastycznie. Powinno mi się udać. Sweden Request Trade, niech będzie. Jeżeli chodzi o flotę, ogarniałem taką produkcję, żebyśmy robili uboty, nie? Tak naprawdę. Jeżeli chodzi o medy, no to mamy chromek i mamy Wolfram. Wolfram od Portugalii oczywiście. I staramy się tak. Ta armia ma tutaj garnizonować te prowincje, tak naprawdę. Odpuszczamy Norwegię, tak serio. I modlimy się, żeby Sowiet mnie za daleko nie wypchał. Ja bym chciał dominację powietrzną na Ukrainie. Dosłownie, nie? Postaram się tutaj wylatać
sobie dominację. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu, nie? Super. Zobaczymy. 1-4. No, straty wyglądają tragicznie, tak naprawdę. Trzeba zmienić garnizony jeszcze, bo jest piechota, widzicie? Trzeba zrobić jedną dywizję kawalerii. Podmieniamy garnizony, dajemy kawalerii template, wrzucamy tutaj civiliana, niech będzie. Straty w ekwipmencie są praktycznie żadne. 60 tysięcy sprzętu, 2000 artylerii, 1600 rakietek, ale to się szybko powinno napełnić, jak artylerii robi się 50 sztuk prawie. Broń idealnie. Medy idealnie, moi drodzy. Tylko expa potrzebuje, nie? Tak naprawdę. Dobra, i tutaj będziemy starali się tylko spowolnić Sowietów. Naszym celem nie jest wygranie ze Związkiem Radzieckim. Naszym celem jest praktycznie stanie w miejscu i staranie się praktycznie utrzymać. Dosłownie. Nic więcej nie potrzebuję. Tylko stać w miejscu. Obecnie. Staram się utrzymać i wygrać z Sowietami walkę w powietrzu i to jest wszystko. Ja nie mogę upaść. Ja się muszę bronić, nie? Dig in entrenchment. Muszę się starać bronić przed SSSR albo wycofywać powoli cokolwiek, bo będzie tragedia, nie? Nie mam jeszcze dywizji pancernych, żeby stworzyć template. Pierwszy cel został zrobiony, ten Gotan-Mendung, jakkolwiek się to nazywa. Tutaj będą Simplify Production. Medium tanki minus 25, ale tego nie potrzebuję kompletnie. Dobra, zrobimy to. Tutaj na południu Francji też mają się bronić dywizje DEF. Tu się rozbudować mają lotniska na Ukrainie. Wygląda to tragicznie. Straty są ogromne. Rusy idą, moi drodzy, Rusy są nie do wykolejenia, nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak daleko mi odepchną. W razie czego postaram się wycofać z frontu głębiej, w razie W, nie? Mam expa, to już będę dywizję Panzergrenadierów edytował po prostu i podmieniał na zmechy, nie? I tak dalej. Tam moje dywizje zostały okrążone. Muszę zrobić Extreme War Measures i nazwiemy to Volkssturm. Jakkolwiek się to pisze, nie wiem, nie znam tego. Dam im konkę po prostu taką i usunę nawet tutaj artylerię i to będzie po prostu dycha, nie? I muszę tego zrobić, ojojoj. Mobilizujemy praktycznie każdego obywatela obecnie Rzeszy, tylko i wyłącznie po to, żeby jakimkolwiek cudem troszeczkę chociaż przeżyć, nie? Na tym froncie. Troszeczkę. Z tego, co widzę na Ukrainie, zielone niebo jest obecnie. Bardzo mnie to cieszy, ale nie mamy się czym utrzymywać tutaj. Te dywizje się rozeszły źle po froncie kompletnie. Ja muszę czymś zalepić straty, bo inaczej będzie upadek. Dobra, dobra, mam nadzieję, że chłopaki sobie poradzą. Tutaj jest ładna obstawa, tu są trzy działa, moi drodzy, które przydzielimy do moich dowódców. Niech jadą na Ukrainę i niech jadą tutaj. Mam nadzieję, że chłopakom się tu uda utrzymać, nie? Sowieci zaczynają nową ofensywę, no to już jest nasz koniec. To już możemy powiedzieć bajo bajo, nie? Tak naprawdę. On potrzebuje, moi drodzy, do okrycia 148 dywizji, nie ma nawet tyle, ale ja muszę zebrać z odcinku frontu, gdzie no będę musiał przemienić niedługo czołgi zrobić. Mam 16 armii expa, nie jestem w stanie zmienić jeszcze template'ów Panzergrenadierom w ogóle, nie? I dodawać czołgów. Ale zlecimy już produkcję czterech dywizji. Powolutku do przodu, nie? I Sowieci zajmują coraz więcej lotnisk, coraz mniej miejsca mam tutaj, nie? Na walkę. Ojojoj, tragedia. Ale tu jest zielone niebo, a ja nie jestem w stanie zatrzymać Sowieta, chłopie. Coś się tu dzieje się, nie? 700 artylerii tylko brakuje. Volkssturm, kiedy się wystawisz? Jest gotowy. Panowie, 86 dywizji właśnie teraz wejdzie do wsparcia na froncie, nie? Fantastycznie. Moi drodzy, Volkssturm leci. 80 parę dywizji dziesiątek. 21 jeszcze dywizji mam, więc oni zostaną dodani po prostu do dywizji garnizonowych. Jako odlot po prostu z frontu, nie? Niech chłopaki lecą. Wezmę tutaj jednak 4 dywizje do Brześcia. Zmienię ich teraz na Panzergrenadierów i będę starał się wyrobić ten template, nie? Tak naprawdę. Świetnie. Udało mi się zatrzymać sowiecką ofensywę, bo pisze Soviet Offensive Slowdown. Dostałem coś takiego. Panowie, 300 obrona, nie? W Brześciu już się szkolą tanki i nabijamy Army Experience, nie? Tutaj jest, moi drodzy, Keitel. Daję tutaj go na Army Offense gościa. Niech będzie. Niestety nie mam jak tutaj zmiażdżyć ich ofensywą, bo Rumunia tutaj atakuje. Ja mogę postarać się dywizjami piechoty wejść, ale wątpię, że to się uda, bo Sowieci są naprawdę tu. O, jakby mi się udało ich dopchnąć. O, Sowieci. O, Operation Marguerite. Start the invasion. Okej. Dobra, udało się. Węgrzy chcieli się wyłuskać z wojny, ale nie pozwolę im na to. Boosty oczywiście do war supportu. Boosty do wszystkiego. Bronić się, chłopaki. Sowieci ugrzęźli. Minus 20 breakthrough, bo oni dostali chyba nieudaną ofensywę teraz, tak? Offensive exhaustion. Sowieci są wyczerpani ofensywą, więc to jest nasza szansa, moi drodzy, na to, żeby, moi drodzy, czekać. Po prostu czekamy. 13 expa, musimy wyekspić tanki, nie? Tak naprawdę. Musimy wyekspić template, nie? Muszę to podmienić jeszcze. Boże, dawać szybciej expa armii. Panowie. Fighter Aircraft Production, nie wiem. Protect the Industries niech będzie. Świetnie. Aktualnie tutaj moje lotnictwo jest przydzielone do innych lotnisk i działa, nie? W sensie jakoś to idzie. Mamy ogromne straty w lotnictwie. Muszę się skupić na jednym modelu samolotów i chciałbym, żeby to, moi drodzy, był TA-152. Niech będzie. Więc będę ładował tutaj fabryki. Niech się dzieje, panowie. Fantastycznie.
drastycznie. Uuu, Sowieci zaczynają kolejną kontrofensywę. Ja nie mam czasu na szkolenie czołgów, moi drodzy. Je trzeba przenieść najszybciej, jak to jest możliwe, i moje lotnictwo trzeba dysponować nad terenami, które ja okupuję. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w krajach bałtyckich była taka dominacja powietrzna i w Polsce. Ja muszę ich dosłownie zatrzymać, nie? Tu się oczywiście wycofujemy, bo tu nie ma co. Trzeba się wycofać po prostu z tych terenów, żeby więcej dywizji pokryło większą ilość frontu, bo Sowieci mnie tu zmiażdżą, nie? Moje dywizje pancerne są już w tym rejonie. Przy Mińsku się nie opłaca atakować, bo te tereny są beznadziejne, ale spróbujmy coś. Spróbujmy ich szarpnąć pod Mińskiem. Zobaczymy. No, nasze siły pancerne sobie będą wspaniale radzić, ale to są tylko 4 dywizje, nie? I w defensywie też są fantastyczne. Boże kochany! Czemu sowieckie armie mają 1000 softa, chłopie, i 1000 breakthrough? Co jest? Oni dostali jakieś bonusy, chłopie, no to jest niemożliwe, nie? Oha! Jezusie! 11... 10 dni muszę tak wytrzymać. Chłop ma plus 70 do ataku, nie? To spoko. Dobra, tu się trzeba ratować, stary, obecnie. Tu jest bardzo duże okrążenie może być, ale jeszcze poczekamy chwilę. Tu trzeba opuścić to lotnisko albo bronić Ukrainy powietrznie. Dobra, staramy się bronić Rumunii, staramy się bronić Polski powietrznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, 12 dywizji, cofamy się. 11 maja kończy się sowiecka ofensywa. Gdzie są moje dywizje pancerne? O Boże, kochany, prawie zostało odcięte. Dobra, cofaj, wycofuj, uciekaj. Protect the Industries, dziękuję bardzo. Festung, niech będzie. Wycofaj się. Dobra, weź zobacz, jak to będzie wyglądać. Jezusie, no mocne mam tanki. Jak zmiotę z powierzchni ziemi, nie? Tylko niech im się ofensywa skończy. Jeszcze 2 dni dosłownie. Powietrze się trzyma jakkolwiek, beznadziejnie, bo beznadziejnie. Zero manpowera, będę musiał zmienić, moi drodzy, prawo poboru teraz. Dobra, tragedia. Od razu wjeżdżam na All Adult Surf. Soviet Offensive Slowdown, świetnie, nareszcie. Teraz trzeba by było zrobić kontrę. O mój Boże, jednak nie udało się wycofać tej armii, nie? Tragedia. Sowieci się spowolnili ofensywą. Nie będziemy mieli powietrza na 100%, nie? Spróbuj, kolego, bo tu jest ważny węzeł zaopatrzeniowy. Dobra, wygląda, że to powinno być okej. Powinna być jakaś przebitka. Czegoś mi brakuje, nie? Mam sprzętu jak naprawdę diabli, nie? Oj nie, tu są bagna, chłopie, gdzie atakuję? Trzeba ich przenieść gdzieś blisko Rumunii. Tutaj będą dobry teren do atakowania też. Chłopie, strategicznie przemieść dywizję tutaj. Uciekajcie stąd. Modlimy się, żeby wytrzymać. Jesteśmy na południu. Spróbujemy Sowieta przepchać. Rumunio, przestań atakować, proszę. Dobra, wspieramy. Super. Trzeba ich zatrzymać tutaj, na południu. I trzeba ruszyć tym okrążonym, moi drodzy, z ratunkiem. Zaraz spróbuję to zrobić, nie? Zaraz zobaczymy, czy uda mi się dotrzeć do okrążonych jednostek Rzeszy, nie? O Boże, tutaj? No dobra, może być. Powinniśmy ich zmiażdżyć, no. Jeżeli sobie chłopaki poradzą, ale przebijanie tu to jest tragedia. A, tu będzie niekończące wsparcie się teraz, moi drodzy, na te prowincje. No trudno. D-Day! Ej, jak to? Przecież ja to wybroniłem, stary. Czym D-Day został zrobiony? Mass mobilizacja, trzeba odepchać D-Day, nie? Dobra, usuń to. Panowie, proszę. Proszę wszyscy z całego świata przybiec i macie odepchać D-Day. Jeżeli się nie uda, no to możemy mówić bye-bye. Te dywizje pancerne obecnie, to nawet nie ma sensu nimi atakować na Sowietów, bo Sowieci są nieśmiertelni. Cofam czołgi do Francji, nie? Aktualnie muszę się modlić, że oni wytrzymają po prostu. Im życzyć powodzenia, nie? Tak na serio. Dobra, panowie, ustawcie się do obrony. Gdzie są czołgi? Szybko. Boże, ja ich nie przebiję tymi czołgami, bo one są niewyekspione, nic. Wszystko pada co chwilę. Dobra, przeorganizuj się. Dasz radę? O Jezus. Dobra. Alianci chyba mnie zmiotą z powierzchni ziemi, nie? Ja nie mogę ruszać z ofensywą żadną. Jestem permanentnie atakowany w tej grze. Ja nie mogę wykonać ruchu, nie? Bot cię atakuje 24/7. Nie jesteś w stanie się ruszyć, chłopie. Historia dzieje się na naszych oczach, naprawdę. Trzeba zająć tego supply huba. Spróbuj. Boże, jaka walka na dwóch frontach. Może by się cofnąć? Jezus Maria, Sowieci idą cały czas do przodu. Stary, ja nie jestem w stanie kontrofensywy wykonać, bo Ruscy mają puszczony agresywny plan. To jest nie do zareagowania nawet teraz. To jest po prostu nie do zareagowania, to jest scenariusz. No nie da się, po prostu się nie da, nie? Dobra, daj spokój, chłopie. Cofnij się. Trzeba tutaj ustawić jakąś mądrą defensywę. Aliantów może byłbym w stanie zatrzymać na Marzinocie i tutaj, zmniejszając front. Ale Sowietów zatrzymać? Nierealne to jest, chłopie. Tu dywizje się nie nadążają wycofywać moje, bo są cały czas pod natarciem, nie? Nareszcie Sowieci slows down. Dobra, ja skracam front, ja oddaję państwa bałtyckie, bo ja nie mam innej opcji, nie? Ja muszę oddać kraje bałtyckie, bo my sobie nie poradzimy tak. Muszę oddać państwa bałtyckie, kto się wycofa, ten się wycofa i pozdro, nie? No innej opcji naprawdę nie mam, stąd po prostu trzeba wyjść, nie? Poświęcimy trochę ludzi, poświęcimy trochę żołnierzy i tyle. Nie jestem w stanie ruszyć na aliantów z ofensywą, nie? Nie jestem w stanie z nimi walczyć. Tu też się będzie trzeba wycofać. Dobra, panowie, wy się cofnijcie, po co wy atakujecie? Po prostu wychodźcie stąd, gdzie ty idziesz, stary? Uuu, cały czas eventy negatywne. Prawdziwy, moi drodzy, prawdziwa próba zatrzymania ich, nie? Dobra, skracam front we Francji, bo to też nie ma sensu tutaj. Przecież oni mnie tu przejadą, nie? Dobra. Z Włoch się wycofujemy, tak naprawdę, te 13 dywizji i będziemy musieli stanąć gdzieś tutaj, nie? Żeby ich zabezpieczyć. Bo oni wejdą tędy, nie? Więc ja sobie stanę lepiej tutaj. Postaram się ich tak zatrzymać, nie? Zobaczymy. Wycofajcie się z Włoch, już olać te Włochy. Chłopaki, wycofajcie cokolwiek, nie? Cokolwiek wycofajcie. Oddajemy te tereny, nie? Wycofajcie cokolwiek, niech nas spychają do linii Marzinota. Musimy mieć mniejszy teren. Gdzie są czołgi? A czołgi stoją w tym miejscu cały czas. Oni są w stanie zaatakować. Dobra, wycofujemy się. Co u Sowietów? U Sowietów jest nawet okej. Wytrzymujemy, ale nie mam manpowera w ogóle. Dobra, tak ich zatrzymamy. Dobra, wycofaj się. Wychodźcie stąd. Rozstawcie się, chłopaki, bo innej opcji nie ma, nie? Trzeba ich zatrzymać za wszelką cenę, nie? Dobra, teraz powinno być trochę lżej, nie? Sowieci ruszają zaraz z kolejną ofensywą.
fantastycznie. Dobra, bronimy tych bunkrów, nie? A, Rumunia się, z Rumunia mnie zdradziła. Normalne, nie? Dobra. Jezusie z Nazaretu! To trzeba innego podejścia, nie? To trzeba inny, to trzeba inną taktykę obrać, nie? Bo to jest, chłopie, nie do zrobienia. Bo Rumuńcy zaraz ruszą. Ostatnia linia obrony, moi drodzy. Tutaj powiem tak, nawet nie zdążyłem tych czołgów usunąć. W sensie, nawet nie zdążyłem tych czołgów użyć. To jest permanentny push, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ja po prostu tyle, nie? Alianci mają full agresywny plan odpalony i ja też. W sensie, ja nie. I Sowieci. Ja mogę tylko stać i patrzeć się, co się dzieje. I się wycofuję na inne, lepsze pozycje defensywne. Nie jestem w stanie manpowerowo nadrobić. Może Sowietów w pewnym momencie zatrzymamy jakimś cudem, ale wątpię. Tu się proszę wycofać, bo tu jest za dużo wojska w jednym momencie. Sowieci znowu zaczynają kontrofensywę jakąś konkretną. Operation Panzerfaust został zrobiony, fantastycznie, ale nawet nie zamierzam z tego korzystać, nie? Tu po prostu trzeba siedzieć i zobaczymy, no. Nienawidzę takich scenariuszy w Hearts of Iron, przysięgam, bo to jest tylko i wyłącznie, no zobacz, tyle. Teraz będzie taktyka taka, żeby wycofać linię frontu, moi drodzy, dosłownie tutaj, nie? Dosłownie tutaj spróbujemy wycofać dywizję, nie? Nasze armię. To jest, panowie, jedyna szansa. Nie wiem, czy Sowieci we mnie nie rypną i to nie będzie głupie, co zrobię, ale spróbuję, nie? Spróbuję po prostu uciec z frontu i się wycofać tutaj, okej? Okay. Dobra, panowie, proszę się rozstawiać jak najszybciej. Dobra, spróbujemy złapać tu jakieś okopanie mocne. Połowa dywizji pewnie nie będzie w stanie uciec. Nie, no trochę będzie. Trzeba powoli ratować chłopaków. Tutaj jest trochę dywizji, okej. Okay. Ale to mogą się poświęcić w imię Wielkiej Rzeszy. Pozdrawiam. Dobra. Dobra, jesteśmy nawet rozstawieni, git git. Panowie, uwaga. Damy modelowi perki do Unyielding Defendera. Niech będzie. Dobra. Jesteśmy nawet okej okay, rozstawieni. Czego mi brakuje? Artylerii. To luz. Jeżeli chodzi o to, powiększam od razu na Scrapping the Barrel, bo nawet nie ma na co czekać, nie? Usuwam te lotniska. W razie czego? Nie wiem, bunkrów się nie opłaca na razie. Niech się dzieje, co się ma dziać, nie? Dobra, ty, ładnie się wycofałem. Nawet udało mi się większość armii wycofać, nie? W razie czego? Trzeba po prostu się modlić, że Sowieci tu dojdą i będziemy w stanie się tu ustawić, nie? Dobra, Sowieci idą. Dobra, na razie bez strat własnych, to jest oczywiście fajna sprawa. Będzie trzeba przygotować czołgi na D-Day, nie? I od razu ruszyć z Paryża. Tylko teraz nie mam expa na template, nie? Dobra, modyfikujemy też template, robimy 21 zamiast 23. Zobaczymy, co. Niech tu się przeorganizują, żeby było więcej manpowera, wiecie, bla, bla, bla. Niech chłopaki się tutaj przeorganizowują. Okej. Okay. Dobra, podeszli już tutaj, z tego co widzę. Dobra, tutaj się rozstawimy mniej więcej w tym stylu i musimy się modlić, żeby to dał radę, nie? Dobra, stop, nie atakujcie. Po prostu macie chłopaki tu stać, nie? To jest jedyne, co Odessę utracą. Dobra, nieważne. Dobra, tutaj na razie stoimy, git. Samoloty damy nad Polskę, bo to będzie jeden z ważniejszych frontów tutaj, nie? Samoloty, to coś, co zostało z Luftwaffe, może nazywajmy rzeczy po imieniu, nie? Dobra, zobaczymy. Trade with Turkey, okej, okay, świetnie. Dobra, podeszli Sowieci, nie? Sowieci slows down, sowiecka ofensywa, świetnie. Dobra, chłopie, teraz rozstawisz tak template, tak ten, linię frontu. Dobra, i jeszcze czekamy na posiłki. Zaraz zobaczymy, nie? Będzie ich trzeba troszeczkę rozciągnąć z modelem. Dobra, git. Na razie jest okej. Okay. Na razie stoimy. Będzie w porządku, nie? Co z tego wyjdzie, okaże się w praniu. Dobra. We Włoszech jest patologia i tragedia. Nie spodziewałem się naprawdę niczego innego się nie spodziewałem we Włoszech. Dobra, 68 dywizji zostało zrobionych. Robimy ich jako osobnego dowódcę. Nawet im Romla da mnie. Jolo. I te, moi drodzy, dywizje zostaną wysłane jako wsparcie. 60 dywizji. One się tylko mają rozejść. To jest zwykła piechota z artylerią. Tak naprawdę. Oni mają starać się zatrzymać Sowieta, nie? Dosłownie. Po prostu mamy wytrzymać. Muszę przygotować czołgi na D-Day. Dobra, panowie, sprawa wygląda następująco. Tak ogarnęliśmy front, zmniejszyliśmy go po pierwsze, zwiększyliśmy maksymalnie manpower. Jeżeli chodzi o badanka, no to ciśniemy już wszystko. Fabryk wojskowych trochę będziemy robić, naprawiamy logistykę, stoimy, nie? O to właśnie chodzi, tylko i wyłącznie o stanie tutaj. Wątpię, że to się uda utrzymać, tak naprawdę. Liczę na to, że się uda nam utrzymać. Sowieci pewnie będą zaczynali ofensywy, ale no takie jest życie, nie? Tak naprawdę. We Włoszech jest istna tragedia. Ja będę przygotowywał tutaj we Włoszech, moi drodzy, dosłownie 4 razy bunkier 10 w tych rejonach, żeby wycofać się na te prowincje, nie? Wcześniej przygotowane. Niech oni tu stoją po prostu i starają się zrobić cokolwiek. Ja wiele od nich nie oczekuję, nie? Oni mają po prostu stać. I tyle. Ja nie mam żadnych oczekiwań względem tych armii, nie? I Sowieci zaczynają kolejną kontrofensywę i teraz będą ruszać do... No właśnie. Chłopie. Oni będą mieli po 500 softa, jak nie po więcej, nie? Dobra, stary, stąd się trzeba wycofać. Kolego, wycofujemy się stąd masowo. Cofać. Cofać front, chłopaki. Cofać. Oj, nie dacie rady, czy dacie radę? Proszę, wyjdźcie stąd. Błagam was. Wyprowadźcie te wojsko. Dobra, te 4 dywizje jakoś przeżyje, nie? Ale chłopie, to oni są nie do zatrzymania, Sowieci. Stary, z tymi boostami? No zobacz. Stary, zatrzymaj se Sowieta. Division Organization plus 40%. Supply Consumption Ground Attack Factor plus 50%. To jest nierealne, chłopie. Co to są za bonusy, Forze? Dig and hold. Zobaczymy, no, dig and hold. Życzę im powodzenia moim żołnierzom oczywiście. Mam nadzieję, że dadzą radę. Ale u Sowietów to nawet nie ma co dywizji pancernych robić. Tu po prostu trzeba się bronić, nie? Że Sowieci to mnie młócą jak chcą. Stary, ja nie jestem w stanie nic zrobić, zobacz. Panowie, ale to jest nie do zareagowania. Co ja mam tu zrobić? Że się ruszyć nie mogę, bo Sowieci na pełnym planie lecą i mają 200 harda ich dywizję. Że to jest nie do zrobienia, nie? To jest... tragedia. O, nareszcie slowdown, nie? Królewiec w ruinach. No i teraz normalnie walczą.
Teraz chłopy mają normalne statystyki, wreszcie, nie? Czaisz, zobacz. Minus 42, takie powinni mieć całą grę, porwalo. Dobra, robię ryzyk. Dodaję antiera do tych template'ów. 22. Powinno mi wystarczyć. Zobaczymy. Powinno wystarczyć. Proszę dostarczyć nam dywizję, nie? Po prostu staramy się za wszelką cenę bronić. Proszę się już wycofać. 8 dywizji tutaj to jest zdecydowanie za dużo. Wycofajcie się i się rozejdźcie, chłopaki. Nie idźcie nigdzie. Nie idźcie. Niech Sowieci sobie wejdą. Świetnie. Rozejdźcie się. Dobra, a my czekamy na D-Day. No to jest. Coś tu się dzieje, nie? Patrz! Na pewno, nie? Chłopie, o czym my w ogóle rozmawiamy, ty? O czym my w ogóle rozmawiamy, panowie? Jak tu jest normalny wjazd D-Day, nie? Moje dywizje pancerne... O, jest. Aha, bo ja mam je w szkole... Boże, jestem debilem! Przestanie szkolić! Okej. Okay. Nie, no tutaj oni tego nie porobią, nie? Nie ma opcji. Stary, jak oni... Ich dywizje piechoty młócą moje czołgi bez sekundy, nie? Stary, no to jest nie do przejechania, nie? Łapcie orga, bracia, nie? Stary, oni mają jakieś... Ja nie wiem, oni mają jakieś busty olbrzymie, których ja nie jestem, chłopie... w stanie zwalczyć. I tutaj trzeba front już niwelować. Już to widzę, nie? Tak naprawdę. Dobra, z Sowietami na razie to wygląda git. Jesteśmy jeszcze w stanie ich zatrzymać, ale tutaj to już będzie tragedia. A, tu już są 3 dywizje, były 4. Ej, tu jest pusto. Dobra, wejdź do wieś do Diepę, weźcie go zablokujcie. Aha, już nie jest pusto. Dobra, proszę. Proszę, też radę, Andrzej. Idź mu pomóż. Idź za nim, chłopie, bo mnie okrążą. Dobra, jest, wjechał. Fantastycznie. Przestańcie, niech te czołgi biją, nie? Bo wy i tak nie macie statystyk żadnych. Dobra, panowie, jedna dywizja zwalczona. Sukces! Ty blokuj! Odbiliśmy Diepę, fantastycznie! Boże, jaka tu jest... Co jest? Chłopie, dominacja powietrzna to mnie tu miażdży, nie? We Francji. Proszę cię, zablokuj go chociaż. Brońcie tego Diepę do końca już. Boże, się tak cieszyłem z ofensywy. Panowie, pokażcie zielony dymek, błagam. Sowieci nową ofensywę zaczęli. No i mogę się zesrać w majtki. Chłopie, no to jest nie do zatrzymania, nie? No stary, no oni po prostu im puszczają plan co parę miesięcy. Z ofensywą, chłopie. O, bądź tu mądry, człowieku. Stary, dajcie mi takie coś na pół roku. Proszę was, co to jest za ofensywa? Że chłop ma 2000 breakthrough na piechocie. To jest ich piechota. 300 breakthrough, 800 softa, 200 harda, chłopie. Plus 120 country specific bonus, nie? Jezus Maria. Ta, bez kitu. English Air Industry. Minus 30 production cost na bombowce i minus 10 na myśliwce. Oho. No spoko, spoko. O, no kolejny boosty. Dobra, super. A Stany? Okej, okay, fajny, fajnie, fajnie. O, no chłopie. Ale się super gra przeciwko takiemu państwu. Normalnie, minus 25 na traki, artyleria, wszystko, mechanisty. No spoko jest, nie? Wiesz co chodzi? No to jest... O, tutaj kolejne fajterki, fantastycznie. No super, super, nie? Nie upadnę. Znaczy upadnę, nie? Nie oszukujmy się. Zobaczymy, ile wytrzymam. Granie z tymi bonusami, panowie, jest nierealne, nie? Dosłownie, jest nierealne, stary. Chłopie, tutaj nie da się nawet walczyć, tylko oni po prostu mają puszczony... Tu nie masz jak zareagować, bo bot idzie po prostu przed siebie, nie? Nie da się tu zareagować, chłopie. Tak samo tu. No nie da się tu zareagować. Nie da się pójść z ofensywą, bo moje dywizje nie są w stanie złapać organizacji w ogóle. Chłopie, ani iść do przodu. Widzisz, patrz. To jest wyzwanie nie do osiągnięcia. O, widzisz, patrz. Dopóki oni nie ruszą z ofensywą, to będzie git. I tyle, nie? Wielki Związek Radziecki jest nie do zatrzymania. Dobra, moi drodzy, kto gadał o jakiejś porażce Rzeszy? My robimy kontrofensywę olbrzymią, stary. Seryjnie. To jest kontrofensywa, panowie. Ruszamy do przodu, nie? Kto mówi o jakichś taktykach? Taktyki? Pff. Chłopie, puszczasz plan i wygrywasz. Proste. Zielone dymki na froncie? Człowieku, tak się właśnie dzieje w Herzowajon 4, moi drodzy. Geopolityka, strategia, geostrategia, chłopie. Zobacz. Widzisz, geostrategia i geopolityka, chłopie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wygrywam, tak naprawdę. Nie wiem, ale wygrywam, nie? Jak głupio to nie zabrzmi. Chociaż przez chwilę wygrywałem, dali mi namiastkę, żebym poczuł, że zwyciężam, nie? Tak naprawdę. Ale już sowiecka armia się ogarnęła, widzę. O, już pewnie bonusy, już pewnie będą bonusy. I Soviet are preparing massive offensive. Moi drodzy, gram na normal mode. Tragedia. Spróbujemy disable Soviet offensive. Boom. Czysta głowa, czyste podejście, geopolityka, strategia, strategiczny umysł. Spróbujmy. Dobra, zagrajmy jak dzikie zwierzę. Dodajmy tutaj to. Napieprzmy artylerii 40-50 fabryk. Niech się robi 60 sztuk dziennie. Sprzęt wsparcia oczywiście 40 sztuk dziennie. Karabiny bardzo potrzebne, przydadzą się. Nawalmy ich tutaj, żeby się produkował ogrom. Antitanki do śmieci. Anti-air advanced dodajemy jeszcze 30 fabryk. Pociągów, maksik, ciężarówek maksik. Pociągów niech się robi, moi drodzy, 2 dychy i resztę ładuje w pantery. I tyle. Boom. Trzeba dobry okiełznać template piechoty, który będzie w stanie zatrzymać wszystko. Dobra, moi drodzy, podejście jest takie. Jeżeli oni desantują się tylko na Normandię, ustawiam na chłopski rozum tutaj dywizję. Tutaj są dwie armie ustawione, które mają być tylko na Sowietów. Template naszych dywizji wygląda tak. 24. Zobaczymy, czy uda mi się nadrobić teraz tak z equipment. 50 tysięcy, 10 tysięcy sprzętu brakuje, 6 tysięcy artyś, 7,5
antierów, nie? Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Może bym te antiery usunął? Nie wiem, ale tu jest dobra produkcja strasznie. Antierów się robi, moi drodzy, 30 dziennie, artylerii 60, powinni to nadrobić. Bez sowieckich ofensyw... O, tutaj jest na razie minus. Okej, super. Bez sowieckich ofensyw może będę w stanie to utrzymać, nie? Tak naprawdę. Damy sobie bonus Dig and Hold. Zobaczymy, czy będziemy w stanie to utrzymać. Niech się produkuje wszystko obecnie. Dobra, później zrobimy template czołgu i będziemy starali się zwerbować 4 dywizje. 6 dywizji będziemy zmieniać, moi drodzy, w Panzergrenadierów. Okej, dobra. Niech się szkolą i czekamy. Czekamy i jeszcze raz czekamy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. We Włoszech defensywy, wszędzie defensywy. Staramy się, moi drodzy, to zrobić, dobra? I okej, te dywizje będą mocniejsze, ale potrzebuję tutaj sprzętu, nie? Żeby się dopełnił. Karabiny się nadrabiają bardzo szybko. Już mam na plus 4000. 6K arty i 6K tego brakuje. 4000 sprzętu wsparcia. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak te dywizje wytrzymają. Powinny być lepsze i Sowieci nie mają tych ofensyw zboostowanych. Panowie, jest lepiej niż było obecnie. Zobaczymy, co z tego będzie, jak to wyjdzie w planach. Oczywiście tutaj będzie puszowanie. No, te dywizje muszą się przeorganizować na froncie, nie? Oni muszą jakimś cudem zacząć łapać organizację, cokolwiek. Wygląda beznadziejnie, wygląda tragicznie, ale nie mam zbytnio innego wyjścia. Jestem bardziej przygotowany tutaj na D-Day niż na cokolwiek się przygotowuję, nie? Tak na serio. Modlę się, żeby wytrzymać D-Day, nie? A na razie u Sowietów to jest tylko modlenie się, że wytrzymamy, tak naprawdę. Postaramy się wykorzystać te 6 tysięcy myśliwców. Jak już je mam, to postaram się naprawdę zmęczyć na tyle Sowietów, że powinno być okej, nie? Postaramy się coś zrobić tutaj. Zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle. Boże, tutaj AI daje samoloty. Jakby one były tu w ogóle jakkolwiek potrzebne, nie? Proszę, zabierzcie stąd te maszyny. Błagam. Dobra, dobra. Zobaczymy. Powalczmy czymkolwiek, nie? Nie mam tutaj za dużego wyboru, ale postarajmy się. Może to wsparcie powietrzne cokolwiek im da. Tak na serio. Dobra, zarządzam taktyczną ofensywę, nie? W sensie defensywę. Wycofujemy się stąd. Wychodzić stąd. Wycofujemy się za rzekę, nie? Dosłownie wycofujemy się za rzekę. Wszystkimi armiami. Wychodzimy stąd. Wycofać się. Wycofujemy się za rzekę, nie? Dosłownie. Macie to oddać, ten teren. Macie to oddać. To będzie teren lepszy dla nas do obrony. Tu się wycofujesz, ty stoisz. Świetnie. Nie idziesz nigdzie, ty też. Wycofaj się. Niech się rozejdą. Tutaj stoimy, git. Tutaj będzie się trzeba też powycofywać, bo tu jest beznadziejny teren do organizowania obrony, nie? Tutaj się wycofamy do tych lasów. Te lasy powinny nam bardziej pomóc tutaj się utrzymać. W razie czego. I tu jest po 20 dywizji na kratkę, panowie, no. Zero manpower oczywiście. All adults, war economy. Zobaczymy. Chłopaki sobie chyba nie poradzą, tak szczerze. Chyba sobie chłopaki nie poradzą, nie? Jechał scrapping the barrel. Prawie. Trzeba zboostować war support, panowie. Bo inaczej będzie tragedia. Dobra. Shield soldiers. Dobra. Jedziemy. Nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru, trzeba wzmacniać nasze linie. Czymkolwiek możemy, nie? Chłopaki, za rzekę. Kumulować tą defensywę. Boże, tu się front załamał. Jakim cudem tu stoi 15 dywizji na jednej kratce, a tu stoją dwie? Dlaczego? Chłopy, dobra, cofaj do Narwy. Cofaj stąd, jak tu 11 dywizji stoi. Idź stąd. Ty też się cofnij. Po prostu wyjdźcie stąd. Cofnijcie się do tyłu, chłopaki. To nie boli, nie? Do domu. Wycofujemy się. Doktryny mogę wybrać, to idziemy w lewo. Dobra, panowie, nie ma tragedii. W sensie jest beznadziejnie, nie? Ja po prostu staram się utrzymać propagandę. Jest totalna beznadzieja, nie? Ale staram się stopniowo zmniejszać teren i wyciągać moje dywizje z okrążeń. To jest jedyne, co mogę chyba zrobić teraz. Czemu tu stoi 15 dywizji w Pskowie? Czemu ty się nie rozejdziesz na inne odcinki frontu, chłopie? Co się dzieje? Dobra, czołgi czekają na D-Day. Ty, chłopie, wyłącz tu zaopatrzenie. Stary, dopiero teraz zaopatrzenie dostaję. Boże, kochany. Typowe, nie? Chłopaki, bronić. Wyciągać te wojska. Wyciągać. Nie bij się. Wyciągać do tyłu. Nie iść do przodu. Wycofaj. Przeorganizować się. Świetnie. Tutaj się wycofaliśmy. Fajnie. Mega się wycofałem, że prawie Ruscy mnie tu podbili. Super. Dobra, starajcie się. Boże, oni tego nie utrzymają, nie? Nie ma opcji. Dobra, stop. Panowie, wy się musicie bronić i okopywać, bo tu nie ma innej opcji. O. Ace pilot promoted, świetnie. Dig in and hold, fantastycznie. Dobra, zobaczymy. Dig in and hold, świetnie. Into the motherland, ściągamy czołgi Guderiana, moi drodzy. Jedziesz, Guduś, jedziesz. Cały Reich patrzy na ciebie, Guderian. Zrobić kontrofensywę na wojska O Jezusie z Nazaretu, chłopie, Guderian. Tak się nie godzi, tak się nie robi, panie Guderian. Będzie walczył z 15. Naprawdę, 1 do 15 przemiana jest na froncie. Przemielenie. Stary, okej. Okay. Zepchać do rzek Sowieta tutaj przy Rumunii. Czekaj, zepchać do rzek Sowieta. Da żadę Andrzej. Albo nie, dobra, nie ryzykujmy. Grajmy metodycznie, grajmy taktycznie. Gramy spokojnie. Spychamy Sowieta za rzeki. Dawaj, Guduś. Wsparcie piechoty, wsparcie Wehrmachtu nadchodzi. Dobrze. Dobrze, Guderian! Dopchał dywizję. Dobrze, Guderian, obronił, fantastycznie. Wycofujemy się, trzeba ratować inny odcinek frontu i zająć tą prowincję teraz, nie? Guderian, wychodź. I tutaj, trzeba zająć ten punkt strategiczny. To jest ostatnia ofensywa Reichu. Jezus, 20 dywizji mi prawie okrążyli. Wycofać się stąd jak najszybciej, chłopie. Guduś, zajęłeś, jesteś bohatir. Zero manpowera, ale kogo to obchodzi? Stary, desant,
Western France, leci. Leci D-Day, leci D-Day, moi drodzy. Lądowanie in Normandy. Panowie, last stand. Nie mogę last standa strzelić, chłopie, co jest? Nie mogę? Co tu się dzieje? Ty, nie ma last standa, ale Polaki. Oszukali mnie, oskamowali mnie na last stand, stary. Dobra, niech tu wjadą czołgi. Spróbujmy. Ty, Guduś, co ty robisz? Gdzie jesteś? Guderian. Boże, Guderiana mi zaraz spuszują. Dobra, weź tutaj, bo tu jest rzeka. Guderian, musisz toczyć bitwę, której ja nie będę widział. Bo leci D-Day, nie? Lądowanie w Normandii. Chłopie, jak tu jest tyle dywizji, że XPP. Panowie, trzymać! Trzymać! Jezus, za wszelką cenę! Panowie, trzymać to za wszelką cenę, do jasnej cholery. Trzymać to wszystkimi środkami, nie? Boże, tu po 15 dywizji leci na kratkę. Jak ja mam to skontrować? Tego się nie da skontrować, chłopie. Tanki nigdy w życiu nie zdobędą moje zorganizowania, chłopie. Ty, jak o ile Sowieta mi się udało zatrzymać i Guderian nawet zajmujemy prowincje, które, powiem wam szczerze, wszyscy kontra na D-Day, nie? Ja pierdzielę, tu nawet jakieś krzyżenie się dokonało. Szybko, Rommel. Guduś, panowie, bronić Paris. Jezus, co tu się stało? Dlaczego te 13 dywizji stało w powietrzu? Kontruj tu! Jezus Maria, oni mają za dobre statystyki, za mocni są. Alianci OP, chłopie. Dobra, wycofaj się tymi czołgami. Jezus, co tu się dzieje? Ty, Guderian zajął tą prowincję. Cholera jasna. Nie, nie zajął jej. Lecisz, Guderian. 500 softa? Nigdy w życiu. Ty, leć tutaj, odbijasz, stary. Nie możemy pozwolić się sobie tą przebijać. Jest tragedia, ale utrzymujemy front, panowie. Przenosimy całe lotnictwo nad Francję. Salutkie, nie? Wszystko wystawiam, co tylko mogę. To jest najważniejsze. Stary, bombowce, wszystko. Improve medium. Chłopie, closerów 1000. Ja wszystko. Oni mają lecieć i taranować wroga. Reszta, a nie, czym ja wystawię lotnictwo, jak ja, chłopie, nie mam manpowera, ty. To sobie powystawiałem lotnictwo, stary. Gdzie są tanki? Proszę was, tu róg. Broń dukierki, debilu. Przepraszam. Boże, no nie da się tu skontrować. No nie ma opcji. Tragedia. To jest niemiecka tragedia, moi drodzy, obecnie. Tak, jak tu lotniska na 200 maszyn jest, chłopie. Dobra. Nie do odepchania jest ten D-Day. Seryjnie. Tutaj Sowieci zostali zatrzymani tyle, ile i ten Guderian sobie nawet zaczął tutaj radzić, nie? Tak serio. On sobie nawet radzi. Ja bym był w stanie Sowietów zatrzymać. Patrzcie. Easy. D-Day mnie pokonał. Bo ja już wojsku Guderiana chyba tutaj nie przyśle, nie? Pancernych. Jakbyś to wycofał w sumie? Dobra, i Guderian, jakbyś tu podjechał, szybko. Oni tu mają za dużo wojska, ja mam za mało czołgów. Tak na serio. Widzisz, patrz, ja nie jestem w stanie się przebić, bo aliantów jest tu za dużo, nie? Wysrali się na mnie dosłownie. Alianci się na mnie dosłownie wysrali, nie? Zaraz tu Guderian przyjedzie, zobaczymy, co będzie w stanie zrobić. Ty, Guduś, szybko. Dobra, Guderian, już normalnie jedź. Złap organizację, bo to będzie ofensywa ostatnich marzeń, nie? Lato z radiem. O Boże. Dobra, spróbuj ich uratować, Guderian, zobaczymy. Może dasz radę. No, Guderian by dał radę, nie? Tylko zobacz, chłopie, ja nie mam wojska na takie rzeczy. Guduś, Guduś. Tobie ostatnia szansa. Tobie ostatnia szansa, Guderian. Guduś, you have to. Guduś, musisz. To nawet nie, czy chcesz. Dobra, dawaj. Oj, Guduś, skończyła się logistyka. No to już jest po Gudusiu, nie? O, właśnie. Logistyka się kończy i Guduś mówi bye bye. Stój w kale, chłopie. Gdzie są dywizje pancerne Guderiana? Okej. Okay. Dunkierka. Bitwa V2, nie? Jezus Maria. A co u Sowietów? Ej, Sowietów trzymamy za łeb, chłopie. To jest dobre, nie? Bylibyśmy w stanie ich męczyć i wytrzymać z nimi. Stary, tym bardziej, że mi się sprzęt naprawia, nie? 3500 tylko anterów brakuje. Guderian jakieś kontrofensywy robi. Dobra, wycofaj stąd. Nie masz organizacji, chłopie. Wyjedź stąd. Wyjedź stąd, Guderian. Gdzie? No, o Boże. Alianci zbyt opelnie. Sowietów zatrzymaliśmy bez ich super ofensyw po 1000 softa. Nasze dywizje sobie dały radę, ale tutaj tragedia. Rommel, spróbuj. Dobra, wycofaj. Moje czołgi nie dają się rady nawet wycofać po prostu, nie? O właśnie. Kurde, było so close, nie? Tym razem się uda. Łukasz Kałach. Moi drodzy, czas zrobić prawdziwą obronę po prostu. Czas niezakłócenie wybudować tutaj taką linię obrony, że AI będzie miało 10 breakthrough. Angielskie, nie? W sensie tam, wiesz, alianckie. Och, tym razem więcej zainwestuje w Antier, nie? Zobaczcie. Dobra, 50 fabryk w Antiery. 45 się robi ich dziennie, nie? Dobra, stary, próbujemy, nie? To nie jest jeszcze przegrane. Te 6 dywizji, znowu to samo. Przemienić w Panzergrenadier. Ustawić tu i czekać. O, no i to mi się podoba, nie? Trzymamy, panowie. Coś z tego będzie, nie? Tu jest wszystko topione. To trzeba wyłączyć. Tutaj pływanie oczywiście. Dobra, porozstawiajcie się, będzie dobrze. 6 dywizji Guderiana będzie tutaj. Jeżeli te bunkry i to uda się dobudować, moi drodzy, maksymalnie, to by było fantastycznie, nie? Wątpię, że się to uda zrobić, ale spróbujemy. Staram się wyprowadzić po raz 50 tą armię z Ukrainy. Uda się? Nie uda się. Dobra, trudno. Polegniecie w boju, panowie. Tutaj, kurde, też nie... Panowie, wy nie powinniście w ogóle atakować. Wy macie stać w miejscu i się bronić. Ja więcej niczego nie oszukuję od was. Tak na serio. D-Day się jeszcze nie rozpocznie. Ładujemy, moi drodzy, equipment. Zobaczymy. No 5000 brakuje praktycznie wszystkiego, nie? Oby. 41 antyerów się robi dziennie. 42. No powinno to szybko ładować, nie? Coś za szybko siada front teraz. Serio. Za szybko coś siada front. Coś mi się to nie podoba, nie? Ostatnio się mocniej bronili. Lepiej. Cofamy front. Chyba padłem. Nie cofną tego, nie? Dobra, w ostatniej chwili udało mi się wycofać front. Chłopie, wycofać. Co? Świetnie. Bronić. Świetnie. Zmniejszać front. Panowie, zmniejszamy froncik, cofać do Narwy, cofać po prostu tutaj z froncika, nam się nigdzie nie pali, nie? Trade with Turkey, who cares, nie? Cofaj. Nic cię tu, dobra, fantastycznie, dobra, tu jest, nie jest źle,
Tu bym skrócił front trochę, ale nie wiem. O Boże, ty, Rumunia, co ona mi tak Rumunia siadła? Dobra, spróbujemy tu Guderiana wysłać czołgami, nie? Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, Guduś. Nie, tu są w sumie rzeki, to nie musimy atakować. Dobra, chłopaki, byleby się bronić, nie? Dobra, zamknijmy ten front, spróbujmy go wycofać, nie? Już kit w tą Rumunię. Seryjnie. Wycofaj, wycofaj, wycofaj. Wyjdźcie. Guduś tu zostanie na wszelki wypadek. O Boże, już Jasi złamali. Widzę. Boże, co to sowieckie bestialstwo tutaj jest takie? Ja pierdzielę, panowie. Czołgi, zobaczymy, czy Guderian dojedzie, nie? Dobra. Ładnie sobie radzi w bitwie. Szanuję. No ale to jest za mało jednak. Na ten sowiecki chłopie. Ty w sumie? Czemu ja tego nie robię? Dobra. Guderian, dawaj planning speed. Planning bonus, dawaj. Planuj, Guderian. Ruszaj. Nie, no on tego nie przebije. Guderian nie da rady, chłopie. A, bo jest już atakowany z dwóch stron. Dobra, Guderian, ty musisz przemyśleć, jak zaatakować. Spokojnie. Ale sobie. O Jezu! Dobra, wycofani? Git, gdzie ty idziesz, chłopie? Wycofywać się do tyłu. Ty, a na północy też się wycofywać, chłopie. Panowie, trzymać. No i tutaj się bronimy przed Didejem. Tu też są dywizje pancerne, nie? 6000 anterów, chłopie. Bądź tu mądry. No cóż, na razie spowalniam Sowietów, jak głupio to nie zabrzmi. I czekam na ten D-Day upragniony, nie? Już nie mogę go doczekać. Serio. Dobra, wymaksuj technologię, chłopie. Nie, Rumunia to legendarnie siadła, nie? To się nie spodziewałem takiego czegoś w ogóle. Dobra, tu się wycofamy za rzekę. Dobra. Ty, no panowie, na razie jest trzymane. Guderian sobie jeszcze żyje, nie? Dobra, tu będzie miazga już raczej. Oho, postaramy się dojść z powrotem do rzek. Jakoś to przytrzymać. Jak Sowieci mnie kiedyś skończą atakować. O, właśnie. Widzisz, patrz. I to jest właśnie gameplay, hoj. To właśnie gameplay, chłopie. Idziesz do przodu, jesteś z czterech prowincji z bombą atakowane na tej kratce. To jest just gameplay, nie? No już nie wytrzymasz, bo nie masz organizacji typowe. To się wycofaj do domu, kolego. I znowu sobie z tej prowincji zaatakujemy. Ej, tu trzeba było to podpychać. Chłopie, nie da rady, Guderian. Czekamy na D-Day. Pozdro. Pozdro z Bonem. Zdarzyło się. Nieuniknione. Poleciał desant. Jedna dywizja pancerna jest wolna, ale oni, chłopie, i tak. Oni, o Jezus. Nie no, trzymamy się nieźle, nie? Dobra. Trzymamy się nieźle. Lecą jak porąbani. Co jest, panowie? Iść na wsparcie już, szybko. Ty, no jest dobrze. Trzymamy tego D-Day'a na razie, nie? Ty, trzymamy D-Day! Co jest? Utrzymaliśmy D-Day, chłopie. Nie, nie utrzymaliśmy, dobra, ale to chłopie, tutaj, to patrz. Od razu. Ej, co jest? A, bo im się tu dywizje respią, ty. To fajny D-Day. Chłopy niby spadochroniarzy użyli, a im AI zrespiło dywizję tu, nie? Spoko D-Day, ty. Dobra, czołgi użyć. Dobra. Miażdżymy. Moi drodzy, D-Day zatrzymany, nie? Udało się D-Daya zatrzymać. Jak tam front wygląda? Beznadziejnie, chłopie. Dobra, wycofuj. Ty, nawet się utrzymałem, panowie. D-Day został odepchany, chłopie. Czaiś to? Odepchaliśmy D-Day, panowie. Jestem dumny, nie? Panowie, udało się utrzymać D-Day. Udało się go odepchać, nie? I co teraz? Jakieś bonusiki może? Dla mnie, za to, że D-Day nie wyszedł. O Jezus, ty, wszystko się udało, gdyby tylko oczywiście tutaj, nie, patologia jest. O Jezus. Dobra, muszę wysłać wsparcie, nie, bo inaczej tutaj Włochy widzisz, co się stanie. Dobra, wysyłam pomoc, dobra, lecieć do Milano jak najszybciej. D-Day został ratowany. Co tutaj jest? Guderian zdobył prowincję, dobra, idź do góry. Powoli się staramy przebijać, tylko i wyłącznie dlatego, żeby do rzek dojść w Rumunii. O Boże, jak tu dywizji nie ma. Ej, chłopie, ty masz tyle wojska i ty nie masz wojska tutaj? Jakim cudem? Przecież tu po naście dywizji stoi na kratce, chłopie. Co się dzieje? Kolejny desant, Wester France? O Boże, ale D-Day, ty, to spoko, nie wnikam, nie. Dobra, dasz radę? Git, teraz już utrzymamy tutaj, we Włoszech. Dobrze jest. Jak to tu wygląda? O Jezus, beznadziejnie. Ty, co się stało? Czemu Guderian nie może zdobyć dwóch prowincji, chłopie? Tragedia. Nie, małe ofensywy robimy. Takie malutkie. Dosłownie, starając się utrzymać tutaj, wiecie, jakiś poziom, żeby rzeki. O, ale tutaj będzie dupa. Oni nie przejdą przez taki attrition. Oni już spuszczują Guderiana. Dobra, tu się trzeba wycofać, nie? Znowu. Dobra, Guderian, idź stąd do domu. Idź już, bo Sowieci tutaj robią sieczkę, nie? Stań po prostu i się módl. Dobra, teraz idzie o wiele lepiej, jak Sowiet nie jest zbustowany, jak dzika świnia. Tylko, kurde, trzeba by było poniszczyć, pozdobywać sprzęt, nie? Serio. Dobra, to już... LOL. Dobra, już tego nie rób, chłopie. Ja pierdzielę, ja w ogóle infrastruktury nie reperowałem. Dobra, jedziemy z tym. Weźcie, zróbcie tutaj paręnaście fabryk i teraz reperujcie infrastrukturę, no. Guderian dalej stoi na attrition. Zobaczymy zaraz. Kolejny D-Day, którego nie zauważyłem, ponieważ iż dlatego, że byłem czołgami we Włoszech. Czołgi już jadą, moi drodzy. Jak najszybciej do Rouen. Dobrze, fantastycznie. Czemu te dywizje nie idą tutaj? Właśnie, panowie, wy musicie im wszystkich wesprzeć. Tak samo jak wy musicie wszyscy iść tutaj. Jezus, oni to zajęli. Nie, no to się nie dzieje. Taki dobry D-Day był, nie? W sensie, taki dobra obrona była. Nie wygramy od Jepę. Tragedia. Nie wygramy od Jepę, nie? Upadek. Próbujmy. Ostatnie podrygi, moi drodzy, Rzeszy. Próba dojścia do Jepę i zajęcia ich najważniejszego portu. Wątpię, że się uda, ale no. Można mieć marzenia, tak? Za marzenia nie karają. Gdzie jest Guderian? Jezus, Mario, okrążyliśmy ich. Dobra, weźcie kombo, róbcie jakieś. Że na attrition to tu powinni się zesrać, a nie bronić. Dobrze jest, wybiliśmy główną tą ofensywę aliantów. Spoko. Tylko, że nie mam dywizji na obronę, nie? Nie jest źle, panowie. Blokuj tu. Dobra, trochę ich logistycznie dopieprzyłem im, nie? Dobra, wytnie. Zobaczymy tak może. Dobra, YOLO robię. Przejeżdżam tędy, nie? YOLO robię. Zobaczymy, czy to wyjdzie.
Jak nie, no to trudno, no. Ważne, że próbowałem, tak? Nawet kiedy przejdę sam, nie zmieni się, to nie mój świat. No i się nie udało, niestety. Wielkie marzenia, ale niestety tutaj życie zweryfikowało, nie? Wielkie marzenia osi o kontrofensywie. Dobra, dajcie pod Guderiana już i sterujmy jedną armią. Walka trwa, a tutaj u Sowieta? O Jezus, patologia. Ty, a tych okrążonych nie wybijecie? Jakim cudem? Chłopaki, 7 dywizji okrążonych. Mówcie im bajo-bajo zaraz. Git. Dobra, panowie, ofensywa ostatniej szansy. Cofaj to. Chłopaki, bum. Uwaga, chyba przez powietrze nie damy rady, nie? O Boże, dobra. Raczej tego nie przebijemy, nie? Dobra, jest. Jadę do Paryża. Dobra, utrzymamy się za wszelką cenę. Dobra, uwaga, panowie, ofensywa ostatniej szansy, nie? Jezus. Za dużo tu aliantów. Za dużo. Nie przebiją mi tego, nie? Nie połamią. Róbcie kontrofensywę, guduś. Oj nie. Dobra, cofaj. O Jezus. W Berlinie coś? Ja, a co u Sowietów? Ty, no w sumie jest git. Panowie, my tych Sowietów bez tych ofensyw jesteśmy w stanie wytrzymać, nie? Tak seryjnie. Jesteśmy w stanie to wytrzymać. Sowietów. Tylko najgorsi są alianci. Mam nawet equipment. Mogłem się podwerbować jak debil, nie? Ale tego nie skorzystałem. Zobaczymy zaraz. O Jezus. Słabo. Zobaczymy. Okej. Okay. Ale tutaj jest kurde. No upadek, no. Co tu dużo mówić? No upadek. Po prostu. Nie do przerabienia są, nie? Artylerii anti-air mi brakuje tylko 90 sztuk. Sowieci zostali zatrzymani z palcem, wiecie gdzie, nie? Tak naprawdę. Ładny defense, ładne wszystko. Tylko tutaj jakby, kurde, dało radę, nie? Kurde, jak oni by tutaj poszli. Oj, mam za dobre dywizje, a ja mam za słabe. Panowie, wielka ofensywa od północy, która gówno da i gówno zmieni. Tak naprawdę. No będę z wami szczery, nie? Po prostu próbuję cokolwiek, bo ja tutaj już aliantów nie zatrzymam. Alianci są jakieś totalne sigmy. Moje dywizje starają się pancerne coś zmienić, ale tutaj jak wchodzi do gry logistyka, to jest patologia, nie? Dosłownie. No już mi odcięli. Sadgę. Sowieci do zatrzymania. Jedyne co trzeba zrobić, to tak naprawdę ustawić mocny Wall D-Day. Permanentny mocny Wall D-Day z 4 dywizjami pancernymi, a u Sowietów trzeba się tylko i wyłącznie trzymać i produkować equipment. Seryjnie. I to jest wszystko, co trzeba zrobić. Więcej w antyery i zrobić sobie template i starać się po prostu stać, nie? Tak naprawdę. O, i chłopie, i pazdro, nie? Pozdro. I zwerbować do Normandii 2 razy więcej dywizji mainów, żeby stały tutaj do obrony. I to wszystko, nie? Tak naprawdę. A jak chcecie zobaczyć odcinek na podobnym scenariuszu, to zapraszam was do sprawdzenia tego filmu. No i oczywiście, jeżeli odcinek wam się podobał, będzie mi miło, jak go ocenicie, zostawiając lajka i mam nadzieję, że słyszymy się w tym materiale.